Nadszedł wielki moment, gdzie dajemy followa dla idolki Moniki. Czy marzę o tym, żeby dostać tak zwanego followbacka? Tak szczerze nawet o tym nie marzę. Znam swoje miejsce w szeregu. Kiedyś może się doczekam. Jest to oczywiście mało prawdopodobne, bo mało. Ale powiem wam tak, nie takie rzeczy są tutaj ten. Nie takie rzeczy. Nawet mamy tyle samo followów na tym. 718 tysięcy. Czy to jest przypadek? Czy to jest przypadek? Nie sądzę. 718. Ta liczba, Moniu, połączy nas na zawsze. Oh yeah. Myślisz, że to jest takie zabawne, bo jesteś kretynem. Mówię, jak chcesz, to chodź. Ja nie przychodzę z tatą, człowieku, na konferencję. Suck my boss. We'll see. Ty będziesz walczył o pas, tak? Na 11 czy 12? Na 11, a na 12 może ze mną pas. Ja teraz będę się bił o pas z Fela, z Kruszwilem albo Lenikiem. Fela, nienawidzę śmiecia, naprawdę. Nie lubię takich toksycznych ludzi bardzo, wiesz? No właśnie. Pobił go chłopiec i dobrze, ma za swoje. Bo to jest między innymi. A o kim to było? O kim Majewski mówił? No wypierdalajcie z tym spamem, kurwa, bando śmieci jebanych. Wam kurwa stare pozdrachały. Tak? Mówiłem tak? Prost? Ja mówię, jakby. No ciężko. Psychicznie. Ale ja wiem, o co chodzi. On mnie załatwił tym, że jak wszedł, to tak wyskoczył i tak pierdolą, tak wiesz, tak. Ja mówię, kurwa, jak oni pewnie się. Ja się boję, że ja się teraz psychicznie złożę przez to, że jakby no i operacja i ten no. Kurwa. To najgorzej nałożyłem. Ja sobie nałożyłem, bo ja się przeziębiłem tydzień wcześniej. To już mówię, o kurwa, jak już jestem przeziębiony, to już na 100% porażka. Później jeszcze. Na cukier zacząłem zwracać uwagę, że przed walką mi trochę wystrzelił, chociaż tak normalnie to by nie miało żadnego znaczenia. Ale już, o, to już na 100% porażka. A tak naprawdę to nawet, wiesz, Monika we mnie nie wyszła, nikt we mnie nie wyszedł. Ja tak nie wyszedł. A kogo obstawiasz? Czarnikiem czy Dubiel? Mordo, no, ze względu wiesz, to nie mówię o sympatii. Oczywiście, że Czaro. Mordo, trenuję, ty powiedziesz 2 miesiące na swoim streamie. 3 lata napierdala, albo 2. Tak? Ale MMA? K1, kickboxing. Debiut na prędzej czy później czuję, że będę musiał się z nim spotkać. Spokojnie. A w czym tkwi jego tutaj moc? Nie wiem, czy to jest prawda. Że Debiut ma żółte podobno papiery i dlatego. Czyli jest niezrównoważony fizycznie, tak słyszałem, ale nie wiem, czy to prawda. To już dajemy to i już jest skoro. Możesz to tak, ale ja powiedziałem, że tak słyszałem, wiesz, tak słyszałem. Jak ty się czujesz z tymi treningami, z tym sportem? Nie wiem, na razie to niedługo wrócę do Norberta, ale to będę sobie tak na chłop tak bez znaki. Żeby sprawdzić. Tak. Sprawdzić, czy po prostu dla samej zajawki będziesz to robisz. No, zobaczyć, czy złapię tą zajawkę, bo wtedy nie złapałem. Nie? Ale właśnie, jak będę miał mieć walkę, to bym chciał mieć z kimś mojego wzrostu. Ja wiem, ja na przykład kostki sobie już całe obdrapałem i widzę, jak ten sport wchodzi na psychikę jak bardzo, bo jak grałem w piłkę ogólnie całe życie. Pojebane jest to właśnie, jak się wchodzi do tego oktagonu i tak? Mnie to zniszczyło. Tak, jest. Ja tam się w ogóle odłączyłem, ja nie walczyłem, bo mnie to wystraszyło. Zobacz, tak? Musicie jakby Norbert jakoś nad twoją głową zapanować, żeby cię to nie zestresowało jak mnie. Bo mnie ścięło, jak wchodziłem do oktagonu. Ja powiem ci, że czuję, jak na sparingach jestem, to trochę mnie tak coś inaczej już się było przedstawię, ale jak będzie gala, to czuję, że będzie luz. Kocha Team X2. Miłość rośnie wokół nas. Witam. Tutaj się nie przywitał pan ze mną, a w internecie to jest mówione. Witam. Tak, Sylwester! Tak to wygląda. Jaki okrążony, kurwa. Tak to wygląda, moi drodzy. Ale Monisia tam wyjaśnia tych hejterów z internetu. Jestem taki dumny, że jesteśmy w tym samym teamie. Team Monia. Lecimy. No a jak na to patrząc, że Marcin nic nie trenował teraz przez ostatni okres? No bo on tak miał operację, wcześniej Kenia. Że tak się stało, bo chciałem, żeby ta walka była jednak bardziej wyrównana, nie? Żeby była ona była dobra i żeby jednak nie było żadnych. A on kiedy trenujesz, żeby ma? 3 tygodnie. 3 tygodnie? To już wcześniej wiedziałeś o walce.
bo ja o niej wiem od 3 miesięcy, więc jak ty możesz... Znaczy nie, znaczy, bo wiesz, bo ja na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, tak bardziej na nie, żeby, że nie walczyć, bo jeżeli mam w tym roku jeszcze maturę, wtedy nagrywki mamy i ja szczerze myślałem, że nie dam rady, że to będzie niemożliwe. A jak się dogadałeś z agencją, w sensie biorą normalny procent, jak za normalny deal, czy idzie większy do siebie? Jest okej. Kurwa, ja pierdolę, Bardenia się nie pierdoli w tańcu. Nawet jak jechałem teraz tutaj na tą konferencję, tak sobie myślę, kurde, każdy będzie patrzył na mnie jak, ten to, że wiesz, taki już najniżej, nie? Tam jakby nas zestawić wszystkich zawodników, to ja gdzieś stoję koło Olejnika i Krusila. Tak? No tak uważam. Myślałem, że cię Wiewiór pocałował. Tak, ja go też pocałowałam. A jak ci się ostatnio rozmawiało z Esmeraldą Godlewską? No wiesz co, powiem ci, że na początku byłam troszeczkę właśnie, nie wiedziałam jak do niej podejść, bo wiem w jakim etapie jest w swoim życiu. Ja jestem ogromną empatyczką. No walczę o swoje dziecko. Był moment, kiedy miała depresję, przyznała się do tego. I tak naprawdę takich ludzi no, nie można deptać. Ja nie jestem osobą, która robi fame, która robi karierę, depcząc innych. Dla mnie człowiek jest tak naprawdę wartością nadrzędną. I mimo to, że ktoś jest niemiły dla mnie, nie oznacza, że ja muszę być w poziomie tej drugiej osoby. Dobra, daję followa dla idolki. A, już miałem. Kurwa. Chciałem oficjalnie dać followa dla idolki. Dobra, jeszcze raz zrobimy. Dobra, słuchajcie. Nadszedł ten moment, w którym trzeba dać followa dla idolki. Wiadomo, jak są jacyś tam szoterzy czy coś, to wytnijcie tam ten moment i ten też. I po prostu to mówię jeszcze raz. Nadszedł wielki moment, gdzie dajemy followa dla idolki Moniki. Czy marzę o tym, żeby dostać tak zwanego followbacka? Tak szczerze nawet o tym nie marzę. Znam swoje miejsce w szeregu. Kiedyś może się doczekam. Jest to oczywiście mało prawdopodobne, bo mało. Ale powiem wam tak, nie takie rzeczy są tutaj ten. Nie takie rzeczy. Nawet mamy tyle samo followów na tym. 718 tysięcy. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. 718. Ta liczba, Moniu, połączy nas na zawsze. Oh yeah. Osoby i stoczyć się do takiej niemiłej osoby. Mogę oczywiście, tak? To jest dobra, zamknij pizdę. Bo ja czuję. Teraz ma róż film? No. Nie, no. Tak szczerze, no ten film jest kurwa niczym. Wardenga, weź nagra jakiś film z Wyzywaj Mnie czy coś. Bierz się za nią? Nie wiem, czy miałbym szansę, bo to dzieło sztuki jest. Jednak zostałem na tym Instagramie i sobie troszkę pooglądam. No. Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś. Każdy chyba to przeżył chociaż raz, gdy po latach odbywa się szkolny zjazd. Jadę więc w rodzinne miejsca. Nasza szkoła była przecież najlepsza. Z mojej klasy był prawie cały skład w dobrej formie pomimo upływu lat. Ktoś fryzjerką, ktoś biznesmenem jest. Oraz ty, jak mogłem pominąć cię. Byłeś w szkole całej najpiękniejsza. Do dziś mam wszystkie twoje zdjęcia. Na zajęciach zapatrzony w ciebie miałem. Chociaż byłem największym chuliganem. W międzyczasie ja zostałem gwiazdą armii. Chociaż w klasie nie postawiłbym na to nikt. W starej szkole rozdaję autografy. Patrzę na ciebie, a ty. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Patrzony jestem w ciebie tylu lat. Szybko na drugie stracony czas. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Patrzony jestem w ciebie. Wstawaj,
Wstań? Ale po co? No dobra, wstanę. No dobra, wstanę. Powiem wam tak, no. Gdyby za marzenia karali, to przez Monię już bym siedział. Ja się dziś dowiedziałem, że dziewczyna się ze mną rozstała, bo spotkała się z byłym. Kurwa, no co ci mogę powiedzieć, no. Suki są pojebane. Chujnia, suki są pojebane, jebać kurwa w dupę.